32 finał to płuca po pandemii. Gramy, żeby kupić sprzęt dla oddziałów pulmonologicznych, tych, które zajmują się i dziećmi, i dorosłymi, czyli ponownie dla wszystkich grup wiekowych. To będzie sprzęt do diagnostyki, do monitorowania stanu pacjentów, ale też torakochirurgii, czyli różnego rodzaju działania związane z różnego rodzaju chorobami płuc. Mamy nadzieję, że pomożemy pacjentom, którzy mają różnego rodzaju problemy zdrowotne po pandemii, ale nie tylko, bo pochodzenie chorób płuc jest oczywiście różne. Pandemia bardzo mocno wskazała nam na potrzeby w kontekście oddziałów pulmonologicznych, zarówno tych, które przyjmują małych pacjentów, jak i dorosłych. Chcemy wspomóc ponad 60 placówek w całej Polsce, ponad 60 oddziałów, które działają i które są ukierunkowane właśnie na ten temat. Nowoczesny sprzęt, który pomoże sprawnie zdiagnozować pacjentów, potem monitorować ich stan, a jeżeli będzie potrzeba, również przeprowadzić różnego rodzaju skomplikowane zabiegi chirurgiczne. 32 finał WOŚP to w sumie 1685 sztabów grających w Polsce, ale nie tylko, bo standardowo w działania włączają się również społeczności poza granicami naszego kraju. Tym razem to dokładnie 100 sztabów zagranicznych w 23 krajach i to są naprawdę fantastyczne lokalizacje. Tajlandia, Holandia, Stany Zjednoczone, Egipt, który gra po raz pierwszy razem z fundacją, ale też na przykład dwa bieguny, gdzie także będzie można znaleźć naszych wolontariuszy. W sumie to ponad 30 sztabów więcej niż rok temu. Liczba wolontariuszy niezmienna, 120 tysięcy. Wśród takich nietypowych aukcji na pewno trzeba wskazać propozycję od ojca Jakuba, czyli bohatera serialu 1670 w serwisie Netflix. Tutaj pojawiła się propozycja, uwaga, spaceru po Wadowicach i wspólnego zjedzenia kremówki. Ale oczywiście aukcje, które towarzyszą finałowi po raz kolejny, to różnego rodzaju rzeczy. To są przedmioty, to są doznania, wszelkiego rodzaju spotkania. Tutaj na przykład Marcin Gortat zaprasza na wspólny przelot śmigłowcem, a potem udział w takim sportowym spotkaniu żużlowym. Jest bardzo dużo różnego rodzaju aktywności, na przykład możliwość spotkania się na Tygodniu Metamorfozy z Ewą Chodakowską. Iga Świątek podarowała swoją wyjątkową suknię, którą wszyscy możemy kojarzyć z wielu znanych zdjęć z salonów sportowych i nie tylko. Cieszymy się, że możemy w tym roku tak często powtarzać hasło, że gramy ze wszystkimi i dla wszystkich. Dla wszystkich, bo dla wszystkich grup wiekowych, a ze wszystkimi, bo faktycznie różnego rodzaju instytucje, organy, firmy odzywają się do nas i deklarują swoją chęć włączenia się w akcję. I mamy nadzieję, że kiedy tak szeroko będziemy komunikować nasze finałowe działania, to uda nam się zjednoczyć jeszcze więcej Polaków niż do tej pory. I kto wie, może to się również przełoży na wynik finansowy.